sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Dzień coraz dłuższy, na termometrach coraz to wyższe temperatury. Mamy więc luty, mamy także pierwsze lutowe sportowe podsumowanie tygodnia Radia Pońsk, na które niezmiennie zaprasza Janusz Popłonkowski. Zespół ze szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku wygrał Mistrzostwa Rejonów w koszykówce rocznika 2007-2008 rozegrane w Mławie. Podopieczni Marcina Zaborowskiego wygrali wszystkie mecze, a w decydującym ograli gospodarzy wynikiem 21-2. Turniej był bardzo nerwowy, ponieważ to były Mistrzostwa Rejonu oczywiście, ale no zawodnicy byli bardzo dobrze, wszyscy bardzo dobrze grali. Trenowaliśmy tylko mecze. Mecze graliśmy i pan nam mówił, jak mamy skryć, jak mamy bronić, jak mamy rzucać. Zawsze wierzyliśmy, że będziemy pierwsi, jak na każdy zawodach. Powiedział Michał Milewski ze szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku. W hali AWF w Warszawie rozegrano kolejny podczas tego sezonu zimowego halowy meeting lekkoatletyczny. Nie mogło w nim zabraknąć zawodników reprezentujących MKS Bank BS Puńsk. Dobrą formę utrzymuje Julia Kwasiborska, która bieg na 60 metrów zakończyła w czasie 7,90. Klaudia Chojnacka ten sam dystans pokonała w czasie 8,35. Marta Zdunowska w trójskoku osiągnęła wynik 10,23, a Adam Kacprzak w skoku w dal 6,52. Kacper Buczyński 60 metrów przebiegł w czasie 7,86. Julia Chodkowska bieg na 600 metrów zakończyła wynikiem 1:46:48, a Kamil Błaszczyk rywalizację na 1000 metrów czasem 2 minuty 44 sekundy i 53 setne. Tenisiści stołowi Guks Orzeł Siedlin przegrali w ostatnim meczu rundy zasadniczej drugiej ligi MZTS z zespołem KSAZS UWM English Perfect Olsztyn 3-7. Porażka nie miała jednak wpływu na układ tabeli, gdyż gracze Orła już przed tygodniem zapewnili sobie grę w playoffach, gdzie przy stole rywalizować będzie pierwszych 6 zespołów po fazie zasadniczej. W czwartej lidze natomiast GKS w Krasochocin zremisował z UKS 14 Ursus 7-7, a w rozgrywkach piątej ligi Guks Sparta Szczytno ograł Transluk SRS 2 Łomna 8-3. W zespole szkół w Raciąży odbył się turniej halowy piłki nożnej szkół podstawowych o Puchar Dyrektora. W zawodach udział wzięło 5 drużyn: SP Raciąż, SP Krajkowo, SP Baboszewo, SP Siemiątkowo i SP Glinojeck. Rozegrano łącznie 10 meczów, każdy z każdym po 15 minut. Pierwsze miejsce zajęła SP w Glinojecku, która zdobyła 10 punktów po 3 wygranych i jednym remisie. Druga była SP w Baboszewie z 9 punktami, a trzecie SP w Raciążu z 7 punktami na swoim koncie. Puchary za miejsca nie były jedyną nagrodą. Statuetkę najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Mateusz Mróz ze szkoły podstawowej w Glinojecku. Uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Rejonów w koszykówce chłopców rocznika 2005-2006 rozegranych w Mławie. Finałowy mecz puńszczanie przegrali 7-10 z drużyną gospodarzy. Poziom wyrównany, tylko brakowało nam po prostu szczęścia. Dużo akcji niewykończonych po prostu punktowo. No i niestety z siódemką Mławą przegraliśmy pierwsze miejsce. No po prostu mieliśmy mniej szczęścia. No nie wpadały nam te kosze, więcej akcji, a nie wpadały. No, po prostu wszystko gra wyglądała fajnie i obrona i tak dalej. Jej wyprowadzenie piłki, tylko po prostu nie kończyło się celnym rzutem. Stwierdził Marcin Zaborowski, nauczyciel szkoły podstawowej nr 3 w Puńsku i jednocześnie trener drużyny. Kulturystyka, biegi sprinterskie i długodystansowe. Reprezentanci powiatu puńskiego tych dyscyplin święcili największe sukcesy w 2019 roku, a ich wysiłek i wyniki zostały docenione w budynku starostwa powiatowego. Śniadanie z mistrzami sportu zorganizowano po raz pierwszy, by uhonorować dorosłych sportowców. Mówił o tym Robert Adamski, członek zarządu powiatu, trener lekkoatletyki, a przede wszystkim pomysłodawca akcji. Zawsze był problem z nagradzaniem sportowców. Sam to przerabiałem jako trener i jako człowiek środowiska sportowego, że samorządowcy, politycy zapraszali sportowców po sukcesach wybiórczo, od przypadku do przypadku. Chcieliśmy to rozwiązać systemowo, żeby nikogo nie pomijać i postanowiliśmy, że raz w roku będziemy zapraszać dorosłych sportowców na takie śniadanie mistrzów, żeby im pogratulować, podziękować, żeby wysłuchać ich planów, ich pomysłów i może też się czegoś nauczyć. Przy śniadaniowym stole zasiedli kulturyści Marta Brzezińska i Patryk Błocki, sprinter Michał Jaszczur, a także długodystansowcy Marek Dzięgielewski i Jerzy Michalak. Pomysł kapitalny. Czuliśmy się jak w jednej rodzinie. Było nam bardzo miło. Fajnie, żeśmy sobie pogadali, bo tak na co dzień no nie ma czasu, prawda, na wymianę tych myśli i pewnych przemyśleń. Natomiast tutaj fajnie, no z obydwu stron, z naszej również, jest nam z tego powodu bardzo miło. Mówił w rozmowie z Radiem Puński Jerzy Michalak, który w 2019 roku mógł pochwalić się mistrzostwem Polski Masters w biegu na 3 km
metry w kategorii 70+, oraz startami w Mistrzostwach Świata Masters. Śniadanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń sportowych, oceny poziomu pońskiego sportu oraz zaprezentowania kulisów osiągniętych sukcesów. Zgodnie z zapowiedziami, śniadanie z mistrzami sportu ma odbywać się co roku. Zawodnicy drużyny Olimpijczyka Płońsk i Wiktorii Płońsk utworzą hokejową reprezentację województwa mazowieckiego na 11. ogólnopolskich Igrzyskach Zimowych Olimpiad Specjalnych. Gospodarzem zawodów, które odbędą się w marcu, będzie Bydgoszcz. W Mistrzostwach Powiatu Płońskiego w koszykówce szkół ponadpodstawowych dziewcząt najlepsza okazała się drużyna gospodyń z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Płońsku, która wygrała wszystkie mecze z zespołem szkół nr 1 w Płońsku, zespołem szkół w Raciążu i społecznym liceum ogólnokształcącym w Raciążu. Ja się cieszę ze zwycięstwa, tak? Liczyłem na to zwycięstwo. Zwycięstwo zajęło się te pierwsze miejsce, ale nie jestem tak naprawdę zadowolony z gry mojego zespołu. Nie układało się tak jak chciałem, dziewczyny się starały, ale nie wychodziło, więc trochę nas pracy trochę czeka do tego, żeby w tym rejonie troszeczkę lepiej zagrać. Powiedział Marek Goliasz, nauczyciel i trener zespołu z pierwszego ELO w Płońsku. Mistrzostwa rejonów rozegrane zostaną w marcu ponownie w hali sportowej szkoły imienia Henryka Sienkiewicza. 22 złote, 24 srebrne i 22 brązowe medale zawisły na szyjach zawodników Taekwondo Cobra Team Płońsk w czasie Mistrzostw Warmii i Mazur 2020, które rozegrano w Lidzbarku. Na matach rywalizowało ponad 60 reprezentantów płońskiego klubu. Najmłodsi startowali w walkach miękkim kijem oraz technikach szybkościowych, natomiast starsi od 11 roku życia w walkach przerywanych, ciągłych, układach formalnych oraz technikach specjalnych. Na początku marca 4-osobowa reprezentacja Taekwondo Cobra Team Płońsk rusza w podróż do Włoch, gdzie wystartuje w cyklu Pucharu Europy. Rozpoczęliśmy kolejny ekscytujący w sportowy wydarzenia tydzień, a w nim choćby kolejna edycja płońskiej przedszkoliady. Ponadto rozegrane zostaną Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt szkół średnich czy 8. Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Old Boyów. Relacje z tych wydarzeń na antenie oraz Facebooku Radia Płońsk. My spotykamy się niezmiennie za tydzień. Tradycyjnie jeszcze podziękuję naszej redakcji sportowej, która przygotowała dzisiejszy program. Janusz Popłonkowski, kłaniam się nisko.